Cześć, witam Was na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj cysternę z mlekiem, która używana jest na farmie. Cysterna z mlekiem stworzona jest z dwóch części. Oczywiście z przodu mamy traktor i kabinę, a z tyłu cysternę. Zaczniemy oglądanie pojazdu od kabiny. Pojazd jest z przodu niebieski, w sumie granatowy, jest on obklejony różnymi numerami, a z przodu mamy ogromne światła. Jego koła również są bardzo duże i bardzo masywne, ponieważ musi mieć naprawdę dużą moc, żeby taką cysternę pociągnąć. W środku kabiny znajdziemy siedzenie, a także kierownicę. Kiedy pociągniemy za tłumik, usłyszymy dźwięki, a także zobaczymy światełka. Spróbujemy jeszcze raz. No i tutaj również mamy dźwięki, tym razem są to dźwięki prosto z farmy. Taki traktor możemy odpiąć od cysterny i bawić się nim osobno. W prosty sposób możemy odpiąć cysternę, no i oczywiście bawić się samym traktorem. Cysterna jest całkiem potężna, jest ona również na niebieskiej przyczepie. Ma kolor taki trochę zgniłej zieleni, ale od razu widzimy, że jest to cysterna do mleka, ponieważ jest ona dobrze oznaczona. Mamy tutaj dwa wejścia, jedno od góry, a drugie od tyłu. Możemy ją przewozić samodzielnie, ale także możemy podpiąć ją do naszego traktora. Jest to bardzo proste. No i teraz możemy na przykład jechać w dane miejsce, a później opróżnić cysternę, podnosząc ją do góry. Wszystko oczywiście do siebie pasuje. No jestem pewna, że taki pojazd przyda się każdemu miłośnikowi farmy. Pojazd, który przewozi mleko, czyli cysterna, jest oczywiście niezbędny na każdej farmie. Jak widzieliście, samochód wydaje dźwięki, a także świeci światłami. Jestem pewna, że każdy fan motoryzacji chciałby mieć taki właśnie samochód w swojej kolekcji. Możecie go oczywiście znaleźć w naszym sklepie na megadyskont.pl.